Cześć, tutaj Kinga z kanału Ekokreatywna. Dzisiaj witam Was na moim kanale, na takim filmiku wyprzedażowym. Pod koniec filmiku zobaczycie też gumki z jedwabiu, które mam tutaj. Gumki z odzyskanego jedwabiu, czy taki upcycling jedwabiu. Zrobiłam trochę gumek, mam teraz trochę już nową technikę robienia, myślę, że ulepszoną. Pokażę Wam, jakie mam kolory tych gumek, będzie można sobie je zamówić oczywiście. Tymczasem wybaczcie mój głos. Niestety mam nawrót infekcji i być może przez następne dni już nie będę w stanie nic nagrywać. Więc nagrywam kilka teraz filmów właśnie takich z wyprzedażami. Nie mogę niestety zrobić żadnych nowych zakupów, ale dużo rzeczy tutaj, które mam, takich zimowych, było odkładanych. Kilka rzeczy też jest takich z poprzedniego jeszcze sezonu, czyli będzie to totalna wyprzedaż sezonu poprzedniego, ale wiele z tych rzeczy możecie wykorzystać jak najbardziej w nowych trendach. Dużo jest klasyki, dużo będzie rzeczy z pięknymi składami, wełny 100% nawet, różne naturalne materiały, tkaniny, będą piękne kurtki, będą dwa wełniane szaliki, będzie trochę biżuterii, także zapraszam Was już teraz serdecznie, myślę, że będzie fajna wyprzedaż. Kilka rzeczy, które na początku pokażę, nie są na wyprzedaży i są to rzeczy takie z nowszych filmów, ale będą one o 20% przecenione. Powiem Wam, jakie będą ceny ich. Także zapraszam też na stylizację, pokażę Wam kilka z tych rzeczy w takich stylizacjach na cebulkę. Tak jak jestem teraz w stanie je robić. Tutaj na szczęście w studio mam ciepło, więc nie muszę się tak ubierać, wręcz nie jestem w stanie, bo nagrzałam tutaj tak, że nawet w swetrze wełnianym nie mogę teraz wytrzymać. Także lecimy, kochani, mam nadzieję, że filmik się Wam spodoba. Nagrywam dzisiaj kilka filmów do przodu, właśnie takich typu stylizacyjne, wyprzedaż. Także mam nadzieję, że to na czas mojej ewentualnej takiej mocniejszej choroby starczy, bo wiecie, algorytmy są bezlitosne. No i z tego też tytułu bardzo Was proszę, polubcie ten filmik i jeśli Wam się oczywiście spodoba i zasubskrybujcie koniecznie kanał, jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo widzicie, że człowiek na tym etapie tworzenia swojej działalności musi naprawdę dużo, dużo dać od siebie, żeby coś później z tego mieć. Lecimy, kochani, trzymajcie się też ciepło, jak ktoś ma herbatkę czy kawkę, to pijemy, trzeba się nawadniać. Ja tu mam herbatę z imbirem i z miodem. I powiem Wam, że trochę pomaga, jednak gardło się troszkę, no nie jest to jakiś wrzątek, bo ja takiej bardzo gorącej nie piję, ale trochę daje mi to wsparcia mojego głosu. Odłożę na chwilę. Na początek trochę biżuterii i buty oraz szaliczki, a później polecimy z jakimiś ciuszkami. Jak wiecie, zamknęłam butik w Wieliczce i trochę rzeczy zostało takich niesprzedanych. Pokażę Wam teraz dwie piękne broszki. Właściwie wcześniej ich nie wystawiałam, więc to akurat są nowości. Te broszki będą, to są vintage broszki, będą po 50 zł, jeden jest komplet, trzeba kupić go w komplecie, bo po prostu potem już nie będę w stanie tego sprzedać. Zobaczcie tutaj. Sześliczna broszka, jest ona w kolorze srebrnym z takimi dżytami i ma tutaj taki szary kamień, wszędzie jest nabijana takimi jakby mikro, wygląda to jak brylanciki. Bardzo ładna broszka, przepiękna wręcz. Tak, i teraz pokażę Wam komplecik vintage, są to klipsy i broszka. Słuchajcie, można sobie takie klipsy, jak ktoś nie nosi klipsów, po prostu też na coś przerobić ewentualnie. Chociaż nie, szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo na co. Powiesić na zawieszkach. Klipsy wyglądają tak. Bardzo podobne są do siebie te rzeczy. I broszka wygląda tak, jest mała, ona ma około 2 cm średnicy. Piękna, przepiękna broszka, zobaczcie jak tutaj ma naokoło perełki, żadnej perełki nie brakuje, na środku też jest tak jak w klipsach. Bardzo elegancka, jak ktoś lubi niebieski, to taki komplecik, słuchajcie, komplecik 7 dyszek. Pokażę Wam teraz jeszcze komplet klipsów. Bardzo ładne te klipsy, też takie vintage.
Są dosyć duże, też mają tak z 1,5 cm średnicy. Takie kwiaty z brylancikami. Pokażę Wam w razie czego zdjęcia później. I te klipsiki będą kosztować na wyprzedaży dwie dyszki. Także broszki, słuchajcie, broszki po 50-70 komplet, tak wyglądają. To będą też dwie dyszki. Bardzo ładne też. Mam też tutaj naszyjnik, który Wam pokażę. Jabłonek, jak to się mówi. Trochę się poplątał, bo był w pudełku, ale jest w bardzo dobrym stanie. Tak wygląda zapięcie. I jest on taki fioletowo-niebiesko-różowy w zasadzie, z drobnych koralików. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Spróbuję go teraz włożyć na siebie. Jest nieco zbyt jaskrawy do tego odcienia, który mam na sobie. Wygląda to wszystko jak szare przy tym naszyjniku. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Słuchajcie, ten naszyjnik dzisiaj tylko za 4 dyszki, więc jak na tą markę, to jest taka wyprzedaż, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra, teraz akcesoria. Słuchajcie, mam piękne. Jedna rzecz, ponieważ mam bardzo podobną chustę, to tę sprzedaję. Miałam sobie zamiar ją zostawić. To jest 100% wełna, przynajmniej wełna merino. Zobaczcie z bliska, jakie piękne, delikatny materiał. Jestem, gwarantuję Wam to, ponieważ ja kupuję tylko takie rzeczy i jest to przepiękny szal, zobaczcie. Taki w stylu trochę Arafatki, ten wzór. Bardzo ładna kolorystyka, a taki stonowany, jesienny. Piękna rzecz i słuchajcie, szaliczek będzie kosztował 45 zł, więc dzisiaj super okazja, bo 100% wełniane szaliki są prawie tak drogie jak swetry w sklepach. Drugi szalik mam na przecenie po dwie dyszki. Jest to fioletowy szalik ze 100% wełny. Ta wełna minimalnie gryzie, jak komuś nie przeszkadza, to super. Nie, wiecie co? W sumie nie gryzie. Jak na szalik z takiej grubszej wełny, to nie gryzie. Myślałam, że bardziej gryzie na szyi, a ja jestem bardzo wrażliwa na gryzienie, więc spokojnie. Nie jest tak źle. Piękny kolor fioletowy, jak widzicie. Naprawdę śliczny kolor ma. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo ładny szal. Dosyć spory, bardzo ciepły, naprawdę. I to jest sama wełna, to na pewno. To gwarantuję Wam, że to jest czysta wełna, taka bez domieszki. Bardzo ładny kolorek. Dwie dychy tylko za szal. Kochani, teraz buty. Te buty zobaczycie w stylówkach później. Są to kozaki 37, nieocieplane, ze skóry 100%, które malowałam. Tutaj jest ten element. Takie cienkie, jesienne kozaczki. I zobaczycie je właśnie później rzeczami, które będę Wam pokazywać w stylizacjach. Kolejne butki, które wyprzedaję. Miałam zamiar je sobie zostawić, bo są piękne po prostu. Ale mam dużo czarnych butów, wiecie co, ja bardzo mało noszę takich bardzo eleganckich rzeczy, a to są takie buty, które pasują do takiego stylu eleganckiego, old money. Piękne, ręcznie robione buty, zobaczcie, tu są pieczątki. Jak nowe, ja miałam je raz na sobie i w zasadzie tylko w stylizacjach. Patrzcie. To jest, słuchajcie, Riccardo Nicoli, made in Italy, przepiękne mokasynki. No, tutaj widzę, że jednak je mimo wszystko na tarasie ubrudziłam wtedy troszeczkę, ale są w stanie perfekcyjnym. Słuchajcie, i obie pary tych butków, ponieważ jest to naprawdę super, super firma, będę sprzedawać za 90 zł. Taka cena już naprawdę wyprzedażowa. 100% skóra, wszystko tutaj, nawet skórzane podeszwy są i te buty są jak nowe. A te buty są z moim autorskim malunkiem, więc zapraszam Was. No i kochani, teraz te nowsze rzeczy Wam przypomnę, tak na szybko. I będę też je pokazywać w takich krótkich przebitkach, jeśli są przebitki. Piękny sweter, kardigan z niedawnych zakupów z wełną. 65% wełny, 5% kaszmiru. Także 70% wełna z kaszmirem. Piękny, jasno-szary kolor i to jest tak uniwersalny mega ciuszek, słuchajcie. Do wszystkiego pasujący praktycznie. Bardzo jasny taki szaro-beżowy melanż. Niezapinany, więc na praktycznie każdy rozmiar od S do powiedzmy L. No, rękawy ma takie węższe, to więc jakby ktoś już taka L-ka, ale z takimi trochę szerszymi tutaj w ramionach czy w bicepsach, no to może tu nie wejść w rękaw. Ale
dla osób takich do normalnego rozmiaru M, super. Kolejna rzecz to spódnica, piękna spódnica, 60% wełny, vintage, maxi. No naprawdę ideał na jesień. Tu Wam też szybko pokazuję stylówę dzisiaj, którą zrobiłam. Wygląda po prostu pięknie i zobaczcie na ten materiał, jest jak nowy. Spódniczka wyprzedaje po 70 zł. Śliczna spódnica rozmiar M, słuchajcie. Przypominam Wam, sukienka z wiskozy w rozmiarze M i jest taka tutaj, no piękny kolor na jesień również. Podobny kolor do tej spódnicy, krótki rękawek, do tego można fajny kardigan, ramoneskę, pas skórzany, jakieś kowbojki, które teraz są takie niesamowicie modne w tym sezonie i mega piękna sukienka, też będę ją sprzedawać za 70 zł, więc w super cenie, praktycznie prawie za tyle, co ją kupiłam. Koszula Barbour w rozmiarze XSS. Ta koszula będzie teraz po 100, bo ja mam ją na Vinted na, chyba za 135 wystawioną. Oryginalna Barbour. Przepiękny kolor. No w ogóle ideał. Te rzeczy są z ostatnich filmików, więc już się w większości nie będę powtarzać ze stylówkami, ale klasyczna jeansowa koszula na zatrzaski z super jakościowego materiału od mega premium marki. Kolejna rzecz to ta sukienka vintage z wiskozy, takiej grubszej, jest przepiękna, ma taką kolorystykę niesamowitą, ma linię A, jest bardzo, bardzo sklepiająca, naprawdę się w niej ładnie wygląda. No i kochani, naprawdę zobaczcie, jaki cudowny jest ten materiał. Tą sukienkę będę sprzedawać też w wyprzedaży za 80 zł. Sweter vintage od marki Lecomte. On jest taki większy, oversize'owy, trochę taki płaszczykowy. Ja tam też mierzę co do takiej zielonej stylizacji, więc zobaczcie, jak to wygląda. On naprawdę wygląda super jako taki płaszczyk na wierzch. Ma świetny kolor. No i tu jest też super, super fajny skład. Już Wam powiem jaki. Chyba jest to też 70% wełny albo 80%. 80% wełna. Bardzo fajny stan. I właśnie jest taki luźny, można to traktować jako płaszczyk, jako narzutkę. Bardzo rozświetlający kolor również. Pokazuję Wam też żakiecik, który też będzie... Aha, ten sweterek przeceniam na 70, podobnie jak ten żakiet tutaj z wełną z H&M. Raczej na niższy wzrost żakiecik. Polecam go osobom takim właśnie poniżej 1,60 m. Będzie fajnie kształtował sylwetkę. Jest też bardzo stylowy. Zobaczycie go w stylówce ze spódniczką, która będzie za chwilę też. Fajny na częściowo wiskozowej podszewce, bo jedna z tych podszewek jest z wiskozy, a drugi materiał jest jakiś sztuczny, ale jest go bardzo mało. W każdym razie naprawdę, naprawdę fajny, stylowy żakiecik w stylu Old Money. Ten żakiet też na 50 zł przeceniam, super żakiet w rozmiarze ML. Świetny, też połowa jest z wiskozy i zobaczcie, jaki piękny, taki cropped pudełkowy żakiecik do szarego, do fioletu, do takich kolorów, jak ja mam na sobie na przykład. Spróbuję go przymierzyć, ale ten styl chyba nie za bardzo będzie pasował. Chociaż nie jest tak źle, aczkolwiek trochę w tym zestawie są spódnice trochę zbyt poważnie. Ta spódnica chyba pasuje bardziej do czegoś taliowanego albo jeszcze mniejszym rozmiarze dla mnie. Wtedy może by to, o, widzicie, ja powinna być mniejszy rozmiar, trochę krótsze to i wtedy są lepsze proporcje do tego typu spódniczki. Ale sam żakiet jest superowy. Krótka stop shopu, słuchajcie, taka nieprzemakalna jakby, taka foliowa. Teraz są modne te lakierowane skóry. Można sobie ją kupić, słuchajcie, za jedyne 50 też złotych, co jest naprawdę mega super ceną. Właśnie, żeby mieć taki modowy element, który fajnie rozświetla też kolorem. Pudrowy róż, błyszczący. Naprawdę fajna rzecz. Na mnie jest za duża o rozmiar, ale to jest M-ka, typowa M-ka, więc jak lubicie róż, jak lubicie takie rzeczy trochę bardziej rozweselające, trochę z jajem, to naprawdę fajna rzecz i na wyprzedaży teraz. Przepiękny sweter, też będę go wyprzedawać teraz po 60 zł, to jest rozbojem. Designer's Remix, zobaczcie. I to jest częściowo wełniany sweter, to znaczy duży skład wełny ma, z jedwabną podszewką, z naturalnego jedwabiu. Jest to taki kardiganik, naprawdę jest przemilutki, jest uroczy i ma takie szerokie rękawki na dole. Przepiękne zdobienia, ręcznie przyszywane. No i czuć, że pod spodem cały sweter jest wyszyty jedwabiem, jedwabną podszewką. Jest po prostu boski.
Słuchajcie, ten jest taki raczej rozmiar SM. Teraz pokażę Wam kilka płaszczy i kurteczek. Są to rzeczy z poprzedniego sezonu. Też jest płaszcz, który nosiłam w Paryżu, który będę sprzedawać, bo jednak rzadko noszę taki styl, aż elegancki. Jest to przepiękny płaszcz od marki Boden. I on ma też w sobie sporo wełny, już Wam powiem. 85% wełny, słuchajcie, no... Nic dodać, nic ująć. Jest to 38, więc to jest taki teoretycznie dobry na mnie, może być na o rozmiar większą osobę. Jest naprawdę śliczny, zobaczcie. W stylu lat, takich trochę stylu lat 60, ale jest tak piękny. Powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że bardzo rzadko chodzę w tego typu rzeczach, w takim stylu, to bym go w życiu nie oddała, bo jest... No i kolor mi się niesamowicie podoba. No i jest taki wdzięczny, niesamowicie bardzo fajny materiał w dotyku, wygodny. No, w sumie jak na płaszcz tego typu, to tylko czy jest sens, żebym go trzymała, kiedy ja noszę coś takiego raz w roku, no tak jak do Paryża jechałam na przykład. Ale patrzcie sami, jaki piękny płaszcz. Polecam na SM, ale na M-kę raczej już nie z jakimś większym biustem. Tak. Drugi płaszczyk jest od Talbots. Aha, i tamten płaszczyk będzie kosztował 120 zł, 80% wełny, więc jest w idealnym stanie. Ten płaszczyk będę wyprzedawać za 80 zł i on posiada duży skład wiskozy i wełny, natomiast 50% jest to płaszczyk akrylowy. Bardzo piękne kolory, to jest taka eska bardziej. I to jest taki prosty, bardzo prosty płaszcz w takim mocnym kolorze, ale naprawdę fajnie zrobiony. Zobaczcie, jak fajne są te paseczki. Ta faktura jest taka, naprawdę ładnie to wygląda. Można sobie zapiąć na taki guzik tu jeszcze i mieć stójkę. Super płaszczyk, naprawdę super płaszczyk. Wiecie co, ja muszę go trochę zdjąć z niego kłaków, sorry, ale jestem teraz trochę już taka, lekko mnie rozbiera i... ale będzie naprawdę w stanie idealnym on. Połowa wełna z wiskozą. Piękny kolor. Jak ktoś kocha taki kolor, to bardzo polecam Wam ten płaszczyk. Kolejna rzecz będzie przymierzona z jedną ze spódnic. Jest to Nanu ML. I rzeczywiście taki to jest rozmiar. Marka Nanu. To jest, słuchajcie, wełna. Już Wam powiem dokładnie. 100% wełna. Taka narzutka, zobaczcie ją w stylówce, po prostu szaro, jasno-szaro, ciemno-szara. I to jest coś takiego też typu swetrowego, jakby taka bardzo gruba dzianina, ale to już jest nie tak jak ten vintage żółty sweter, to jest już bardziej taki płaszczyk. Ma kieszenie z przodu, w takiej lekko innej fakturze niż reszta. Duża pepita, taka duża, oversize'owa pepita i krój jest też taki oversize'owy, niezapinany, można sobie go spiąć pasem. To jest coś takiego, jak nie jest za zimno, ale chcemy się tak ocieplić. Tutaj w formie trochę takiego poncza, pelerynki, bardzo, bardzo fajna kurtka. Mam za dużo tego typu rzeczy i naprawdę muszę się już ich pozbywać pomału. Aha, i ten płaszczyk, słuchajcie, teraz te płaszczyki dwa, które Wam pokażę, no po 50 zł, więc naprawdę super okazja, bo są super składem. Tamten 100% wełna, a tutaj mam, słuchajcie, też 100% wełna z Benettona na niższy wzrost też płaszczyk, taki mniejszy rozmiar na eskę. Rękaw 57, pachy 47, pas 42 i też 5 dyszek. Brązowy płaszczyk, taki czekoladowy. Idealny stan wełny, naprawdę piękna wełenka. Trochę się mi obiera, bo ja tu mam za dużo rzeczy takich, wiecie, które pylą. Ale naprawdę jest w stanie idealnym i zobaczcie tam, pokazuje się Wam w stylówce, w tym płaszczyku. Tutaj jest kurtka rozmiaru M od Saint-Tropez z bawełny, ocieplana, lekko ocieplana. Taka jasna kurtka na jesień ze szpiczastym kapturem. Ona jest zapinana tak jak takie chińskie opończe, na taki wiązany styl ma i z tyłu ma coś takiego artystycznego. W ogóle jest bardzo piękna. Zobaczcie, jak w niej wyglądam. Te kurtki, co teraz Wam pokażę, będą po 70 zł. Tu jest przepiękna kurtka od Noa, rozmiar SM. Tu jest SK, ale może być na MK i to jest kurtka, którą też pokazywałam w stylizacjach. Też z takim kapturem, ona jest ze 100% wełny. W przepięknym kolorze.
I kolejna kurtka, też jest to wyprzedaż od St. Martins. To jest L-ka, ale ona ma dość wąski dół, więc polecam na M-kę raczej. Na 40-kę taką. Przepiękny materiał, wiskoza, wełna. Bardzo artystyczna rzecz. Bardzo ciekawa podszewka też jest w środku. I to jest takie dość ocieplane. To nie jest może na jakieś mega duże mrozy, ale to nawet spokojnie do zimy. Podobnie jak ta biała, kremowa jest ocieplana. A ta jest naprawdę cieplutka na jesień, bo ją wiele razy nosiłam kiedyś na takie jakieś artystyczne eventy. Znaczy wiele, może ze 3 razy ją nosiłam. Ale jest przepiękna. Naprawdę jest cudowna. I 100% wełna naprawdę grzeje, słuchajcie. Jak chodzi o te rzeczy wyprzedażowe, to podzielę ten filmik tak jakby na pół i następnym razem zobaczycie też swetry i spódnice, kamizelki. Dzisiaj była tylko jedna spódnica, ale jest ich więcej, także przypomnienie dzisiaj. Trochę wyprzedaży było. Następnym razem właśnie pokażę Wam więcej spódnic. No i pokażę Wam jeszcze teraz te gumki, które obiecałam Wam pokazać. Zrobiłam dość sporo tych gumek. Mam też teraz układ z panią krawcową, która mi zszywa do pewnego etapu, obrębia materiał, ja później sobie wykańczam ręcznie te gumki, bo po prostu nie ma czasu, żeby robić wszystko samemu. Gumki będą, słuchajcie, 35 zł za sztukę. Jeżeli kupicie 4, to za 100, oczywiście plus wysyłka, no bo wiadomo. Najlepiej sobie do zamówienia jakiegoś dokładać takie gumki, wtedy Wam się to dużo bardziej opłaci, bez wysyłki będzie. No i pokażę Wam, jakie mam kolory. Jest kilka... Aha, i są one w takiej wielkości mniejsze, węższe jakby. Niektórzy takie wolą, zresztą dużo osób takie woli. I lekko szersze. Takich całkiem szerokich to mam tylko jedną. To jest wszystko jedwab naturalny. Tutaj są kremowe, takie śnieżno-kremowe. 3. Jedna węższa, 2 szersze. Tutaj są mytki. Mam 2 takie jeszcze trochę w stylu wakacyjnym z palemkami i one są w takim różowo-szaro-kremowym kolorze. Bardzo ładne. Są też z takiego cieniutkiego jedwabiu takie cieniowane. Jasno i ciemniejszy różowy jest ten materiał. Bardzo fajne też. Tutaj trochę prześwituje nawet gumka ze środka, ale tego jak się włoży nie widać. Jest jedna gumka taka, taka trochę beżowa bardziej. Nie jest taka jasno kremowa, tylko taki bardziej taki beżyk. Oczywiście takie tradycyjne gumki, czarne, średnia i cieńsza. 2 gumki w takim trawiasto, taki zielony kolor, to jest taka jakby żorżeta. Bardzo wyrazisty zielony i to jest właśnie żarżetowy, żarżetowa jest. I dla porównania są też gumki takie lekko więcej niebieskiego odcienia mają. Ich jest kilka i też są to takie raczej z tych węższych i średnich. Widzicie? Taki kolor, piękny kolor, taki szmaragdowy jakby. Są gumki z takim wzorem, one mają w sobie zieleń i niebieski i są w takim stylu trochę... nie wiem jak to nazwać, boho może. O, też jedwab jest to. Jedwabna gumka w kolorze trawiasto-zielonym. Jest jedna, tylko bo miałam bardzo mało tego materiału. 2 beżowo-szare gumki. Jedna jest taka jaśniejsza trochę. To jest taki beż, szarawy beż, lekko kaki. I druga jest taka szeroka z takim guziczkiem ozdobnym. Tam się spodobała, właśnie do tego ten guzik tak ładnie rozświetla. I ona jest taka troszkę szersza. To jest szary kolor. Są też, słuchajcie, gumeczki z takiej surówki jedwabnej, taki gruby materiał jest to i one są takie mocno fuksjowe. Gruby, taki lekko szeleszczący jedwab. W takim odcieniu malinowo, lekko z takim, no taki malinowo-wiśniowy kolor. I to jest też matowy materiał, matowy jedwab. Będą też gumki z aksamitu jedwabno-wiskozowego i te gumeczki są, akurat tu mam 2 takie dopiero zrobione, one są w takim pięknym fiolecie. Bardzo fajny materiał, bardzo przyjemny. Tych aksamitnych będzie więcej tak przed zimą, bo one są bardzo właśnie w
fajnie wyglądają do takich swetrów i tak dalej. Także kochani, możecie się zgłaszać po gumeczki. Mogę Wam tylko podpowiedzieć, że jeżeli taka gumka, ta guma w środku, wiadomo, po jakimś czasie się zużyje, jak każda gumka, ale możecie znaleźć miejsce, gdzie zszywałam ręcznie, rozpróć, wymienić sobie po prostu gumę i mieć tą gumkę właściwie na zawsze, bo tak naprawdę nie powinno się z tym materiałem nic stać. No chyba, że już materiał się po... już będzie taka stara, że materiał się podrze, ale ja wybieram takie porządne kawałki, takie bez przetarć, bez jakichś tam, wiecie, uszkodzeń, także one powinny naprawdę na długo starczyć. Muszę na dzisiaj kończyć, bo już nie dam rady mówić, więc zobaczymy się w następnym filmiku, gdzie będą stylizacje również, jeszcze nie zdradzę co, i druga część tego hola wyprzedażowego. Także... pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzcie mi zdrowia. Ja Wam też życzę, bądźcie zdrowi, uważajcie na tą pogodę, uważajcie na te wirusy teraz, bierzcie wszystko, co się da, żeby się uodpornić. Kochani, pozdrawiam serdecznie, pa!